mnie zaskoczyło ostatnio totalnie. Generalnie zaskakuje mnie codziennie to, co widzę w telewizji, zaskakuje mnie to codziennie, co widzę na ulicy. Wszystko, co wyrywa mnie jakby z tego takiego normalnego toku życia, czyli że wychodzę sobie z domu, idę do sklepu, idę do piekarni po chleb. Wszystko anormalnego. Poranny brak erekcji u mnie, to mnie zaskakuje najbardziej po prostu, gdy pewnego dnia wstaję i tej erekcji nie ma. Myślę, że coś jest wtedy ze mną nie tak, ale po jakimś czasie, minie kilka dni, kiedy znowu to wróci, stwierdzam, że jest tak jak było. Prawda o mnie leży w IPN-ie tak naprawdę i mam nadzieję, że nikt tego nie wyciągnie. Być może kiedyś super gazeta na literę S napisze całą prawdę o mnie. Nie wiem, jaka jest prawda o mnie. Jestem człowiekiem, który jest różny. O kiczu? Jestem jedną wielką fabryką chodzącą kiczu tak naprawdę. Jednoosobowym zespołem Bayerful. Jedni uważają, że jestem uzależniający jak ciężkie narkotyki, inni uważają, inni mnie nie lubią. Przyznaję się do tego, że jestem żałosny, miałki w ogóle. No jestem obciachowy. A to są kukurydze. Obciach? Tak, obciachem jest wszystko. Ja chciałem zapalować z tego miejsca, z tego przepięknego parku chorzowskiego, zbudowanego na nieużytkach kopalnianych. Do wszystkich tych, którym żyje się w Polsce źle, czyli do większości tak naprawdę target świetny. I wszedni wobec chciałem, tutaj mam świadków na to, ogłosić, że samochód, który wygram z głosowania SMS-owego, jak Krzysiu Respondek ze Śląska, przeznaczę dla tej osoby, która na mnie głosowała. Po prostu nie wiem, jaki to będzie samochód, na pewno jakiś fajny. Koko, słuchaj, powiedz, ja ci zadawię pytanie. Powiedz, co to jest za boisko? Kto je wybudował? Boisko zostało wybudowane przez spółdzielnię mieszkaniową. Boisko powstało tutaj z... Na nowo. Może tak. Właśnie znajdujemy się na najwyższym punkcie. Piękne boisko wybudowane przez naszą... przez kuźwo. Dobra, dosyć o tym boisku. Nie mów, gdzie się znajdujemy, powiedz to. To znaczy to? To najwyższy punkt, jeżeli tak chcesz mówić. Jesteśmy właśnie na największym... Kurde, no... Rasokomiksie. W ręku trzymam moją 3-letnią pracę. Można powiedzieć nawet ponad 3-letnią pracę. Jest to komiks, który narysowałem. Komiks przedstawia... no właśnie, nie umiem. Ale to jest taka historia o tym, że... Jest to historia eksperymentów genetycznych przy... Pracy? Czy jestem zadowolony? Jestem zadowolony z mojej pracy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo czaso- i pracochłonna sprawa, jeżeli chodzi o rysowanie, tworzenie czegoś nowego. No ale to jest coś, co mnie pociąga i myślę, że będę robił to dalej. Komiks nam ucieka. Właśnie widzę. Dobra, początku jeszcze raz. Wypadek. Dwa zderzające się samochody. Obraz, z którym jestem oswojona poprzez niebezpośrednie obcowanie z nim każdego dnia. Choćby podczas wieczornych wiadomości. Widok ten budzi we mnie lęk i grozę. Jednak przyjmuję go z dziwnym spokojem. Przecież to nie dotyczy mnie. Nie było mnie tam. Nie uczestniczyłam w tym. A jednak... Pamiętam przeraźliwy huk, przeszywający światło, wrzaski. Krzyk pełen cierpienia i strachu. Obrazy przesuwały się jak w rzutniku i urywały jak stary film. Czas jakby stanął w miejscu. A może to ja zamarłam? Proszę, możemy. Nie jeszcze! Bo ja próbuję sklecić logiczne zdanie. Nikt z nas nie zna drogi, którą powinien obrać, by dojść do celu.
jestem tu z tym pięknym miastem, z tymi ludźmi i wierzę, że to jest moja szansa. Wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, więc myślę, że nikt nie będzie rzucał mi kłód pod nogi i nie zmieni tego przeznaczenia. Nie chcę naprawdę ginąć wśród wszystkich takich samych praktycznie twarzy, bez emocji. Chcę się wyróżniać. To jest swoiste dowartościowanie się, walka z kompleksami. Staram się otaczać kolorem, być kimś. Ciężko jest nabrać zaufania aż tak, aby odkryć się całkowicie przed drugą osobą. Nawet jeśli cały świat przeciwko był, ty decydujesz, to twój los, a mój los leży w twoich rękach. Za nami stara, ale jeszcze działająca koksownia, chyba na stałe wpisana w architekturę Bytomia. I stąd właśnie żegnamy się z wami, a już w następnym odcinku zobaczymy się w Bydgoszczy. I tam poszukamy dla was czterech nowych materiałów, czterech nowych osobowości telewizyjnych. Oglądajcie to!